mirror hanging there. Face of silver, frame of black. Oculus of glass, I stare. I can feel you staring back. Takie miejsce, gdzie budzisz się jako martwy. Szatan dziś nie gra. W otwarte karty porozdzierane umysły, zadzierane szóste zmysły. Kropelki krwi na pościeli dawno wyschły. Urojona fobia, pewne bo statysty. Powitany strzał w potylicę. Nagle budzę się w klinice. Słyszę ciszę, wokół wieszczą nagie. Pozbawione kończyn ciała. Krew po ścianach ze zrywanych tętnic pulsacyjnie cieknie tryska. Ma ofiara to ciepiane spyska. Pod nią spoczywa wypełniona po brzegi ludzkimi fekaliami przezroczysta miska. Tego momentu spłynęło więcej niż 1,5 litra. Legendarna cyfra, wytatuowana na karku. W powietrzu czuć smród zaopalonych o poranku. Szkarłata krew, ściana świeżo mielonej kawy. Przy siadaniu w groteskowym bladym dzbanku. Narkus ledwo utrzymuje pion swojego ciała przy musiężnym stole. Wbija cienką igłę w nienaruszone nadzielne pole. Zimne potu, krople w szybkim tempie pojawiają się na czole. Czysta chemia absorbuje od środka organizm. Niczym stare szmaty wychłodniałe małe mole. Wtajemniczone osoby skarłatego domu stoją w niewymiernym ślepym pole. Ozdzieś kurwa ja pierdolę. Z precyzją chirurga wymierzyli sobie martwe groteskowe pole. Jeden z nich jakiś boje puszczą przy tym wykwitne portole. Dla nich to normalność, dla większości będzie chore. Ważne żebyś wpadł w trans, bo twojej własnej potępionej duszy w porę. Wpuścił do umysłu to coś niepozornie przyodzianą w białą szatę. Wyimaginowaną zorę pełzą bez nóg, niczym inwigilowany ślimak. Zostawiając za sobą obfite ślady krwawych rozmazanych smug. Tu są też tacy, którzy będą wmawiać ci, że jeden ze sposobów na przywołanie szatana to bezwzględna czarna msza i konsumpcja swojego zakażonego brudnego ciała. Obiecując przy tym, że przyjemność tego czynu jest niemała, a to wszystko po to spełniła się przepowiednia starożytnego Beliara. Stąd ta ślepa, nieugięta, fanatyczna wiara. Ciemna pieca raz to skos się płonie. Razem z pochodniami za mną stoją szamani. Po chwili przypinali mnie do ziemi pasami. Te pojeby rysowały pentagramy za pomocą krwi i czarnej kredy. Wtedy usłyszałem wrzask, palący się promień z gaz. Jego pusty wzrok na przeżycie minimalne szanse dawał nam.